Ciekawe zapytanie kierowcy, który posiada kategorię C. Czyje badanie wzroku jest dla lekarza medycyny pracy, takiego jak ja, ważniejsze? Badanie okulistyczne czy psychologa transportu podczas tzw. badań psychotechnicznych na tzw. patyczkach. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, oczywiście tradycyjnie zacznę od zapytania internauty. Witam, zawsze marzyłem o tym, by zostać strażakiem. Przechodziłem wszystkie szkolenia potrzebne do tej pracy. Teraz jestem na etapie otrzymania kwalifikacji na pojazdy uprzywilejowane, organizowane przez moją Ochotniczą Straż Pożarną. Nadmienię, że kategorię C już posiadam i pojawił się niespodziewany problem. Muszę przejść badania i już na badaniu okulistycznym otrzymałem wpis niezdolny do kategorii C, jak również niezdolny do pracy na wysokości powyżej 3 metrów i wszystko, co napisał okulista, wada wzroku okoprawe 0,05, oko lewe 0,7, stereotest nieprawidłowy. Co do badania na stereotest, w internecie znalazłem, że wykonuje się to badanie zakładając okulary. Ja podczas swojego badania nie miałem dwukolorowych okularów na nosie, tylko patrzyłem w okieneczko jakiejś maszyny i tam pojawiało się wykropkowane drzewko. Czy jest to to samo? No i teraz zasadnicze pytanie. Czy jak przeszedłbym psychotesty, to lekarz mógłby mi wystawić pozytywne orzeczenie do wkładki? No, czy jednak nie może na podstawie tego badania i opinii od okulisty? Co jest ważniejsze? Z góry dziękuję za odpowiedź. Łukasz. No cóż, przypomina mi to taki telewizyjny dylemat o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy. Zdarza się bardzo rzadko, że opinia końcowa na temat Twojego widzenia przestrzennego jest inna u okulisty niż u psychologa, no ale cóż, no zdarza się. I pytanie jest, jakie mogą być tego przyczyny? Bardzo prawdopodobne jest, że tutaj różni się metodyka badań. Okulista stosuje najprzeróżniejsze stereotesty, tak jak tam było opisywane, jakieś różne okulary. Jest tego naprawdę dużo, natomiast psycholog bazuje na stereometrze, czyli badaniu na przysłowiowych patyczkach. Zdarzało się też z mojej praktyki, że psycholog jak miał wątpliwości, było coś na granicy, wysyłał wtedy do okulisty po dodatkową opinię, no często nawet kazał sobie dobrać szkła korekcyjne w postaci okularów czy jakichś szkieł kontaktowych, no po których poprawa wzroku była znaczna i byłeś w stanie, czy dana osoba była w stanie ten stereometr przejść. Co do zasadniczego pytania, która opinia jest ważniejsza, czyli czy psychologa, czy lekarza, specjalisty, okulisty. No i niestety, w zasadzie niezależnie od tego, który da Ci opinię negatywną, czy da jeden, czy da dwóch, czy da okulista, czy da psycholog, raczej jest to wiążące dla lekarza medycyny pracy do odstawienia Ciebie od zawodowego kierowania pojazdem. Często, gęsto też idzie za tym pismo do Wydziału Komunikacji o tak zwane kontrolne badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, a w konsekwencji z reguły tracisz prawko na zawsze. Sytuacja się w tej chwili wyklarowała o tyle, że u kandydatów na prawo jazdy zawodowe, czyli C, C do E, D, do wyrobienia profilu kierowcy, który się robi w Wydziale Komunikacji, wymagane już są wcześniej 2 niezależne orzeczenia lekarskie i psychologiczne. No i w pewnym sensie dla urzędu to sprawę prostuje, dla Ciebie troszeczkę gmatwa. Chociaż lepsza jest taka sytuacja, że zostaniesz mimo wszystko odrzucony na samym wstępie, niż masz powiedzmy przejść badania lekarskie zrobione pobieżnie, natomiast potem dochodzi do sytuacji, kiedy idziesz na psychotesty, no i nagle psycholog uwala się na stereometrze. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli to wideo coś Ci pomogło, to oczywiście daj kciuka. Ta sama sytuacja dotyczy się, jeżeli miałeś w swoim życiu, w swoim jakiejś karierze zawodowej podobne okoliczności, wątpliwości, psycholog, okulista, wtedy koniecznie opisz to na samym dole, w komentarzach. No, napisz przede wszystkim, jak Ci poszło, czy ją w końcu opinię uznał lekarz, czy może jakieś doszły zewnętrzne okoliczności, które Ci pomogły. Jak zwykle najwięcej dyskusji jest tutaj na moim blogu, badania lekarza medycyny pracy.com, jak również badania na prawo jazdy wrocław.com, gdzie Cię serdecznie zapraszam. Także bye bye, jeszcze raz żegna Cię Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu.